Cześć, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad będą u nas pstrągi i podzielę się z Wami tym, jak ja je przyrządzam. Nie wiem, czy wiecie, ale pstrągi są bardzo zdrowe. Te ryby mają najwięcej drogocennych kwasów omega-3 ze wszystkich ryb słodkowodnych, a przy okazji mają wspaniałe, chude mięso, więc my je bardzo lubimy i często goszczą u nas na stole. Wszystkie składniki, ich proporcje jak zwykle znajdziecie w opisie filmu i zaczynamy! Do przygotowania naszego obiadu będziemy potrzebowali dwa pstrągi, już umyte, osuszone, dwie łyżeczki drobno pokrojonej natki pietruszki, łyżeczkę papryczki wędzonej, trzy ząbki czosnku pokrojone w drobną kosteczkę, łyżeczkę tymianku, sól, sok z jednej cytryny i oliwy. Ja tutaj mam niecałe pół szklanki, ale to zobaczymy, jak nam wyjdzie. I w dalszej części będziemy potrzebowali plasterki cebuli, świeży rozmaryn i trochę masła. Więc robimy. Na początek połączymy naszą natkę pietruszki z czosnkiem i przyprawami. Do tego dodamy sok z cytryny. I olej. Ja tu mam olej awokado. I teraz to odstawiamy na bok i zajmujemy się rybą. Rybę nacinamy delikatnie w 3-4 miejscach, z jednej i z drugiej strony. I teraz, jak już nacięliśmy rybę, to posolimy ją z każdej strony i w środku także. Już ryba jest osolona, to teraz używamy naszej marynaty, którą zrobiliśmy wcześniej, i nacieramy rybę z każdej strony i w środku także. I jak już to zrobimy, to odstawiamy do lodówki tak na pół godzinki do godzinki, żeby sobie przeszła smakiem. Więc widzimy się za godzinkę. Jak już nasza ryba spędziła odpowiednią ilość czasu w lodówce, wyciągamy ją, nagrzewamy piekarnik do temperatury 200 stopni Celsjusza i teraz włożymy w rybę gałązkę rozmarynu i dwie lub trzy, w zależności od tego, jaką dużą rybę macie, 2-3 plasterki cytryny. I tak samo na wierzch, żeby nam się ryba nie spaliła, nie przypiekła za mocno w piekarniku, a jednocześnie cytryna odda sok i wejdzie w głąb ryby. I troszkę masełka do smaczku. Bez masełka się nie da. Tak przygotowujemy każdą rybę i następnie trafia ona do piekarnika już nagrzanego na 20 minut. Moja ryba już jest gotowa. Wyciągnąłem ją przed chwileczką z piekarnika. Zaraz ją spróbuję. Pachnie niesamowicie. Gdzie by się tu do niej dobrać? Jest naprawdę smaczna, soczysta. Czuć aromat tymianku i rozmarynu, troszkę cytryny, a przy tym jeszcze jest zdrowa, więc same benefity. Polubcie ten filmik, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem. Pa!